1, Tangomarek 010 i Tomaszów, na imię Wojtek. Proszę kolego, czy to leci? No, cześć. No właśnie, dawno i nie poznałem po głosie. Faktycznie ten głos taki się zmienił. No, witam cię. Także pozdrawiam serdecznie. No miło cię usłyszeć i tym bardziej, że to na QFP to tak fajnie leci. No, nie jest to rewelacja, bo ci powiem, trzeba się dobrze wsłuchiwać, bo tam gdzieś zanika, ale jest. To najważniejsze. No, wreszcie to się pokazuje. Może to się rozgrzeje ta propagacja nasza. Proszę do ciebie, jak to leci. No, coś dochodzi, ale to już muszę się domyślać. Ci powiem, że na tym pionie chyba lepiej szło, bo moment wyżej to poszło nawet do 6. No rozumiem. Ale mam nadzieję, że tam wiesz, te zabawki powyjmujesz szab z kredensów i uruchomisz chyba, tak? No taką mam nadzieję. No raczej tak, no bo jak ktoś już to wyknął, to nie odpuści. A powiedz, to na rowerku też to wozisz jeszcze? Dziękuję. To fajnie, to znaczy marzenie, że jestem... No dobrze, że ta budowa trwa i fajnie. No super, no to wiesz, no to tam, jak już będzie po remontach, po budowach, to tam one te zabawki znajdą swoje miejsce. No fajnie. Ostatni raz to pamiętam, żeśmy rozmawiali z tej twojej stacji takiej QRP, to gdzieś na plaży byłeś. Ja już nie pamiętam, jak to było, ale gdzieś właśnie na plaży, to było chyba latem, w zeszłym roku, na pewno w zeszłym roku, ale to było latem. Także no też to fajnie szło, więc no podziwu pełen jestem. Też rozmawiałem z gościem, proszę ciebie, Dragona jakiegoś ma, nie wiem co to za radio jest, to jest ręczniak i to było, proszę ciebie, z Finlandii. I anteny na parapecie i no jak tak te same warunki jak u ciebie, tam około 5 W. No i co, to też fajnie, kilka razy już.